Witajcie, znowu weekend, znowu piękna pogoda. Ja dziś dla odmiany w Warszawie. Jutro biegnę półmaraton. Jak ten film jest publikowany, to prawdopodobnie zarówno wy, jak i ja już wiecie, czy złamałem 1,50 czy nie. Link będzie tutaj w opisie i wrzucam wam tutaj kartę. Wczoraj zrobiłem bardzo ciekawy bieg. Myślę, że napawa mnie trochę optymizmem przed jutrem. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to wbijajcie do mnie na Instagrama, tam na bieżąco dzielę się tymi informacjami. Subskrybujcie również kanał i sprawdzajcie projekt Mój Pierwszy Maraton, bo tam opowiadam więcej o tych treningach. Będąc w tych pięknych okolicach, postanowiłem poruszyć mega ciekawy i kontrowersyjny temat. Czy można przebiec maraton bez przygotowania? Odpowiedź jest bardzo prosta. Można, ale po co? Dobra, ten materiał powstał głównie dlatego, że obejrzałem naprawdę dziesiątki filmów na YouTubie w stylu jak przebiec maraton bez przygotowania, jak to zrobić, jaki jest sekret, w jaki sposób przygotować się do pierwszego maratonu, jeżeli mamy tylko miesiąc albo tydzień. No i posłuchałem też bardzo wielu opowieści moich znajomych, rozmawiałem z kilkoma biegaczami, rozmawiałem z kilkoma osobami, które przebiegły ten maraton bez przygotowania, powiedzmy, kilka lat temu. Powiem szczerze, że większość tych historii ma wiele cech wspólnych. Po pierwsze, większość z nich opowiada, jak ukończyć maraton, a nie jak przebiec maraton. A to jest kolosalna różnica, bo nie biegniemy 42 km ciągiem, tylko biegniemy 10 km, przechodzimy do marszu, albo biegniemy 20, a potem znowu maszerujemy. I czas, który uzyskamy, będzie raczej zbliżony do 5, 5,5 godziny niż 4 czy 4, na przykład 15. Po drugie, złamanie 4 godzin, czy powiedzmy pobiegnięcie na 4,20, może dokonać moim zdaniem tylko osoba, która albo kiedyś bardzo mocno trenowała bieganie, albo osoba, która teraz czynnie trenuje sporty, w których dużo się biega lub dużo jest treningu wytrzymałościowego, który buduje bazę tlenową, czyli na przykład crossfit, czyli wspinaczka wysokogórska, czyli oczywiście piłka nożna, koszykówka, dlatego że grając 2-3 razy w tygodniu mamy już pewną wytrzymałość i pewną bazę tlenową i teraz te osoby, oczywiście, że oni powiedzą, że nigdy się nie przygotowali do tego, ale zrobią sobie 2-3 biegi chociażby z przekory, no i dzięki temu już przywrócą sobie swoją bazę tlenową, swój poziom do, nie wiem, 1/4 tego, co robili w czasach liceum, a te osoby, które trenują obecnie, no to nie przywrócą, tylko zbudują sobie na tyle, że to wystarczy do ukończenia. Powtarzam ponownie, ukończenia, a nie przebiegnięcia maratonu. Po trzecie, maraton zrobi z twoich mięśni, ścięgien, powięzi i innych tego typu rzeczy, nawet czasami kości, totalną sieczkę. Rozwiejmy proszę raz na zawsze mit, że maraton to jest cokolwiek zdrowego. To jest bardzo ciężki psychologicznie i fizycznie bieg i bardzo często skończy się to tym, że będziemy mieli kontuzję, że nie będziemy mogli uprawiać naszego sportu przez najbliższe tygodnie lub po prostu wypadniemy z formy i będziemy musieli spędzić długie, długie godziny u fizjoterapeuty. Należy tutaj jeszcze wspomnieć o naturalnych predyspozycjach i o tak zwanych freakach genetycznych. No i nawet jeżeli dotrzemy do takich osób i one powiedzą, że przebiegły ten maraton bez żadnego przygotowania i to przebiegły rzeczywiście w całości, no to będzie to 1, może 2% z, nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy pretendentów. Dlatego jeżeli ktoś z was zamierza skomentować ten materiał w stylu wiecie, ja nie przygotowałem się w ogóle, a przebiegłem w 3 godziny 30 minut, to tak naprawdę kolego, koleżanko, zjebnij się pan łeb! Daruj sobie, bo to tylko zdenerwuje i rozdrażni i tworzy fałszywe nadzieje dla osób, które będą to czytać, a tak naprawdę te osoby będą potrzebowały miesięcy, a czasami nawet lat, żeby przygotować się do pierwszego maratonu. Każdy, kto zaczął biegać w swoich późnych latach 20. czy na początku lat 30., tak jak ja, wie, że mięśnie, ścięgna i w ogóle swoją wydolność trzeba po prostu zbudować, przygotować. Naprawdę lepiej jest zacząć biegać od 5 km, od 10 km, potem zrobić kilka półmaratonów i dopiero zabierać się za pierwszy maraton i naprawdę, naprawdę przyniesie to nam bardzo dużą satysfakcję, a przede wszystkim nie zniszczy i nie zrobi sieczki z naszym organizmem. Naprawdę trzeba poznać swoją wydolność, poznać sposoby odżywiania, zrozumieć, w jaki sposób organizm się zachowuje podczas tak długiego biegu, sprawdzić, jak trzeba się ubrać, jakiej odzieży użyć, bo tak naprawdę podczas tego rodzaju biegów, ja nie wiem, czy wspominałem o tym wcześniej, ale powstają naprawdę duże rany, bo niektóre osoby wbiegają z krwawiącymi sutkami, niektórzy mają rozwalone pachwiny i inne części ciała bardziej intymne. Moim zdaniem bieganie bez tej wiedzy jest po prostu
czystą głupotą. Sposobów na przygotowanie się jest naprawdę mnóstwo i myślę, że jak ukończę ten swój pierwszy maraton, żebym przynajmniej miał to doświadczenie, to nagram taki film, jak mądrze ukończyć swój pierwszy maraton. No i pamiętajcie, że istnieje też druga strona medalu. Ktoś nasłucha się takich farmazonów na internetach, następnie nie zrobi sobie badań, podejdzie totalnie bez przygotowania i stwierdzi, a przebiegnę. No i potem skończy się to zawałem, albo ciężkimi obrażeniami, albo nawet, tak jak było już takie przypadki, po prostu śmiercią. Dodatkowo biegnięcie tempem na poziomie 5:30, częste przychodzenie do marszu tylko po to, żeby, nie wiem co, pochwalić się tym na Facebooku. Naprawdę, ludzie, po co to robić? Lepiej przygotować się, poświęcić na to czas, zrozumieć, jak fajny jest proces uczenia się i osiągania coraz lepszych wyników na 10 km, na półmaratonie, żeby w końcu spróbować i naprawdę przebiec ten maraton, a tak to naprawdę jest totalnie bez sensu. No i ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, to powiem tak, wiele z tych filmów, które oglądacie na internecie, to są po prostu jawne ściemy, bo wiele z tych osób tak naprawdę trenuje jakiś crossfit, może nie wiem, jest w wieku 20 lat, ma 3 razy w tygodniu WF, a do tego jeszcze chodzi sobie na piłkę w weekendy, no i on mówi, że przebieg to bez przygotowania. Oprócz tego są filmy, które są jawnie sponsorowane i ktoś mówi, że zszedł z 3 godzin 50 minut do 2 godzin i 20 minut w maratonie w przeciągu 2 lat. To jest totalnie nierealne. I dlaczego ludzie tak robią? No głównie z przyczyn finansowych, może z przyczyn zaistnienia w towarzystwie, pochwalenia się na Facebooku, ale naprawdę weryfikujcie to, co oglądacie, bo w większości te materiały to jest po prostu jawna ściema. Także weryfikuj, nie słuchaj jakichś coachów, Majków czy innych grzesiaków, którzy ci powiedzą, możesz wszystko, wystarczy, że mocno w to uwierzysz i na pewno osiągniesz wszystko. Nie, kurwa, nie możesz wszystkiego. Nigdy nie wyprzedzisz Kenijczyków, którzy mają genetykę i zupełnie inną, a ty masz 40 lat i zacząłeś biegać maraton. Nie pobiegniesz go w 2 godziny. Jest to nierealne. Dobra, to tyle ode mnie dzisiaj. Polecam pobiegać, dobrze się przygotować i wziąć udział w maratonie. Mam nadzieję, że jutro półmaraton przygotuje mnie do mojego maratonu, który już za miesiąc. Jeżeli chcecie być na bieżąco, wbijajcie do mnie na Instagram, subskrybujcie ten kanał. Jeżeli film Wam się podobał, no to oczywiście dajcie łapę w górę i widzimy się gdzieś na trasie. Także do zobaczenia.